Jak 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego obchodzą gminy i powiaty w Wielkopolsce? Czy Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski będzie wspierać budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego? O tym rozmawiam już teraz z kolejnym naszym gościem, którym jest przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. Dzień dobry, witam panie przewodniczący, panie burmistrzu. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Gdzie pan jako burmistrz Chodzieży, no ale też przewodniczący Stowarzyszenia obchodził 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego? Tu w Poznaniu czy gdzieś w terenie? Już pan odtajał czy nie? Nie, jeszcze nie odtajałem. Właśnie wyszedłem spod pomnika powstańców w Poznaniu, gdzie odbywały się centralne uroczystości z udziałem prezydenta i gospodarza uroczystości pana marszałka Marka Woźniaka. No tak, dzisiaj te główne uroczystości tutaj w Poznaniu bardzo ważne, bo po raz pierwszy obchodzone też jako święto państwowe i właśnie z udziałem głowy państwa, więc to też nie bez znaczenia, ale uwaga mediów była również z tego powodu pewnie w jakimś sensie skupiona na stolicy Wielkopolskiej. Ale proszę powiedzieć, jak to święto jest zazwyczaj obchodzone w innych gminach czy powiatach Wielkopolski? No dużo się dzieje. Ja już dzisiaj od rana, bo ten Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jakby wymusił zmianę formuły organizacji różnego rodzaju spotkań, eventów, uroczystości w miastach i gminach Wielkopolski, więc dzisiaj już od 9 rana byliśmy w Chodzielskim Kościele na mszy świętej. Później spotkaliśmy się przy jednym z powstańczych pomników, bo tych pomników miejsc poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu w Chodzieży mamy kilka, więc spotkaliśmy się przy głównym, najnowszym naszym obiekcie, no gdzie oddaliśmy hołd powstańcom w sposób bardzo radośny. Taki, powiedziałbym, z jednej strony z dużym uczuciem takiej dumy wielkopolskiej, ale z drugiej strony no, z taką radością, że oto to powstanie doczekało się tego pięknego dnia święta narodowego. No i to na pewno przejawia się dzisiaj we wszystkich miejscowościach Wielkopolski, ale zresztą to nie tylko Wielkopolski, bo trzeba powiedzieć, że również nasi sąsiedzi również obchodzą rocznicę tego powstania. A prezydent dzisiaj namawiał, żeby obchodzone było na terenie całego kraju. A wspomniał pan o tym pomniku w Chodzieży najnowszym, to proszę nam dwa zdania o nim powiedzieć. Kilkanaście lat temu u jednego z naszych rzemieślników znaleziono świętej pamięci. Nasz historyk Henryk Zedruczak znalazł figurę gipsową, która była repliką, pamiątką po pomniku, który stał w Chodzieży, który był poświęcony właśnie Powstaniu Wielkopolskiemu, gdzie powstaniec, żołnierz klęka przed Jezusem i dziękuje mu za wolność, dziękuje mu za zwycięstwo. Ten pomnik został zniszczony w 1939 roku i to spowodowało, że zniknął z mapy Chodzieży, ale tak jak mówiłem, udało się go gdzieś odnaleźć, jakiś zakamarkach zakurzony. I wysiłkiem całej społeczności z naszego miasta, nie tylko samorządu, ale również mieszkańców, udało się go odrestaurować, odbudować. Powstał piękny, piaskowy pomnik, który w tej chwili stoi w centralnym miejscu Chodzieży, gdzie, no tak jak powiedziałem dzisiaj, mieszkańcy Chodzieży spotkali się, by radośnie obchodzić kolejną rocznicę. To bardzo panu również gratuluję i dziękuję jako burmistrzowi Chodzieży za tę inicjatywę. Bardzo wydaje się cenna dla społeczności lokalnych i to właśnie pokazuje też, jak ważnym w ogóle, to, jak ważny to jest dzień, jak ważna to jest rocznica, jak ważne to jest święto dla nas wszystkich tutaj w Wielkopolsce. Pytanie, na ile mamy szansę, żeby ono przedostało się do tej świadomości ogólnopolskiej? O co dzisiaj też zresztą, nie wiem, czy pan się wsłuchiwał, ale o co dzisiaj też prezydent Duda apelował, prawda, by cała Rzeczpospolita, cała Polska to wydarzenie po prostu czciła. No, to jest taka główna idea naszej szóstki, tych inicjatorów tego ustanowienia Narodowego Święta. Kiedy byliśmy u pana prezydenta, już wtedy rozmawialiśmy właśnie o tym, żeby zrobić wszystko, aby ta idea, ten pomysł całej tej naszych działań właśnie ukierunkować w tym celu, aby przełożyć to świętowanie, to radosne świętowanie i znaczenie Powstania Wielkopolskiego właśnie na całą Polskę. Będziemy o to walczyć. Nasza grupa inicjatorów również ma pomysł, aby zwrócić się do ministra edukacji z taką propozycją, aby rozszerzyć w naszym programie edukacji w szkołach kwestie związane z Powstaniem Wielkopolskim, aby tam nie tylko jedno, dwa zdania się znalazło, ale
ale powiedzmy, bo stałe rozdziały. No bo trzeba powiedzieć, my tu w Wielkopolsce wiemy, jakie znaczenie miała powstanie, walki, te wszystkie rozrywy, ale niekoniecznie w innych częściach kraju jest to zauważalne, a już nie mówię, że obchodzone. No, dzień narodowy, dzień zwycięskiego powstania wielkopolskiego będzie zobowiązywał do tego, żeby jednak w tej Polsce obchodzić. To jest pierwszy krok. Przed nami kolejne. Są widoczne już pierwsze symptomy, można powiedzieć, bo dzisiaj na przykład dzięki właśnie tutaj inicjatywie z jednej strony Muzeum Niepodległości w Poznaniu, ale też chyba Domu Książki, czy nie pamiętam teraz instytucji, ale w każdym razie w Krakowie udało się wywiesić na rynku flagę powstania wielkopolskiego, więc te takie inicjatywy są, już się pojawiają, takie jaskółki, można powiedzieć, prawda? Ale panie burmistrzu, jeszcze takie pytanie, czy to jest rocznica i wydarzenie, które łączy wszystkich Wielkopolan no, ponad tymi mocnymi, no i co tutaj dużo ukrywać, dużymi podziałami politycznymi? Po pierwsze, wśród tych inicjatorów my też różnimy się, powiedzmy, spojrzeniem nie tylko na świat, ale również na politykę. Mhm. Reprezentujemy różne organizacje, które też, jak moje Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, ma w swoim gronie różnych, że tak powiem, ludzi o różnych poglądach. I to jest po raz chyba pierwszy. Ja dzisiaj w Chodzieży właśnie powiedziałem, że dokonaliśmy pewnego cudu. Nasza szóstka potrafiła zjednoczyć parlamentarzystów, którzy nierzadko, bo ja ostatnio rzadko słyszę, żeby 100% Sejmu i Senatu głosowało za jedną z ustaw, wszyscy jednogłośnie, bez żadnego głosu sprzeciwu. No i bez takich niepotrzebnych, myślę, komentarzy czy też prób jakiegoś lansowania się na tym temacie, bo temat jest fajny, chwytliwy, ale tutaj doszło do naprawdę do fajnej rzeczy, która powinna być kontynuowana, powinna być brana pod uwagę również przy innych ustawach. Myślę, że wielu Polaków na to czeka, aby zacząć właśnie tak myśleć bardziej obiektywnie, bardziej po polsku, przykładem Wielkopolski. Albo Wielkopolsku być może. Nawet moglibyśmy sobie życzyć. Dokładnie. Przykładem Wielkopolski. Jeśli pan burmistrz pozwoli, to naszym słuchaczom troszeczkę, chociaż w dwóch zdaniach, przybliżę Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, którego pan jest przewodniczącym, bo to jest jedna z większych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej w ogóle Polski. Działa od 91 roku i, proszę państwa, skupia 119 gmin, 14 powiatów z terenu Wielkopolski. To pokazuje też siłę. I w związku z tym moje jeszcze jedno pytanie na koniec, jeśli pan pozwoli. Czy państwo jako samorządowcy widzicie możliwość współfinansowania budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego jako muzeum nas wszystkich? Trudno tutaj mi się wypowiadać w imieniu wszystkich poszczególnych wójtów, burmistrzów, prezydentów. A to inaczej, czy będzie pan namawiał do tego kolegów? Tak, ale pod warunkiem, że nie zrobi się z tego polityka, bo na dzień dzisiejszy mamy do czynienia troszeczkę z takim właśnie próbą lansowania się przez niektóre osoby czy instytucje. Ale kogo ma pan myśli? Marka Woźniaka, który zadeklarował wstępne wsparcie? Jana Grabkowskiego, starostę powiatowego, który zadeklarował wstępne wsparcie? Nie. No właśnie. To w ogóle mi o to nie chodzi. Chodzi mi o typowe grupy polityczne. Natomiast, czyli mówię tutaj o dwóch przodujących partiach, które zresztą sam jednej z nich jestem członkiem. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby wspólne inicjatywy, których w Wielkopolsce mieliśmy już bardzo dużo i które się udawało przeprowadzić bez podziałów politycznych, aby również próbować w ten sposób myśleć o muzeum. Bardzo potrzebnym w Wielkopolsce, myślę, że przy dobrym nastawieniu, przy dobrej organizacji i braku różnego rodzaju niuansów politycznych uda nam się namówić wójtów, burmistrzów, prezydentów o to, by włączyć się w inicjatywę wspierania budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Natomiast trochę brzmiało jak deklaracja też, tak? Nie, ja nie mogę deklarować. Deklaracja w imieniu pana jako przewodniczącego, jako burmistrza, że będzie pan namawiał do tego. Ja na pewno zacznę namawiać do tego w odpowiednim czasie mój zarząd, a zarząd potem postanowi. Oczywiście. Bo jesteśmy gremium kolegialnym, które u nas nie zapadają decyzje jednoosobowe, tylko kolegialne, i będziemy potrzebowali tutaj rzetelnej rozmowy w odpowiednim czasie na ten temat. Oczywiście myślę, że tak, chyba wszyscy czekają na pozytywne rozmowy, ale najpierw przede wszystkim musi dojść do rozmów między Ministerstwem Kultury
a właściwym w tej chwili najbardziej zainteresowanym, czyli miastem Poznaniem i prezydentem. Są deklaracje, dzisiaj prezydent też deklarował w wywiadzie, czy może nie dzisiaj, ale w ostatnim wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że zrobi wszystko, by w Poznaniu powstało nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego, w największym skrócie rzecz ujmując. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za znaleziony czas. Dziękuję, mimo pozdrawiam zamrożenia. Wszystkich takim radosnym, zwycięskim pozdrowieniem. No i pamiętajmy, chwała bohaterom, dzięki którym my dzisiaj żyjemy w pięknej Wielkopolsce i w Polsce i robimy to, co robimy. Uprzejmie. Szanowni Państwo, to bardzo, bardzo ważne dla nas wszystkich, to, co się działo 103 lata temu tutaj na terenie Wielkopolski. Uprzejmie dziękuję, o czym mówił przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. Dziękuję raz jeszcze panu za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.